Szanowni Państwo, dzień dobry, moje nazwisko Migda Wojciech. Chciałbym Państwu pokazać, jak można pracować z kalkami w Alplanie. Warstwy, które Państwo już z pewnością znacie, znajdują się w tym miejscu. Ja sobie tutaj włączę w tym celu jeszcze ściany z parteru, ewentualnie schody, ofisy, meble może też. I zamknę. Teraz, proszę Państwa, jak widać na modelu, pojawiło się tego całkiem sporo. Tutaj widać, że odpowiednio są ściany. Na niektórych znajduje się już zewnętrzna warstwa, na niektórych jeszcze nie. Ale to są, proszę Państwa, warstwy. Mamy też tutaj zakładkę kalki. Przejdę w nią. I proszę zobaczyć, tych kalek jest całkiem sporo. One są zdefiniowane wstępnie. I zazwyczaj, gdy tworzymy jakiś element, ja to może pokażę, przechodząc do funkcji, wybiorę ścianę, wejdę na właściwości. To tutaj, proszę Państwa, widzimy, że jest pokazana, jaka to jest kalka. Jest to kalka ARSC, czyli architektura ściana. Tak? Mogę ją zmienić, klikając w to miejsce. I tu mogę wybrać sobie inną, jeżeli uważałbym, że jest to zasadne. Mogę ją doprecyzować, na przykład architektura ściana nośna, ściana działowa. Taki podział, ja o tym wcześniej nie mówiłem, żeby nie wprowadzać zbyt dużego zamieszania na początku, ale można z tego korzystać i może być to przydatne, tym bardziej, że możemy w tym w sposób dość dogodny zarządzać. Zatem tu wybieram anuluj, tu też anuluj. Oczywiście istniejące ściany możemy w każdej chwili zmienić w sposób odpowiedni, a parametry ścian przenosić z jednej na drugą poprzez wykorzystanie tego oto tutaj pędzla na dole. Dobrze, proszę Państwa, ale jak to zrobić? Przechodzimy zatem na kalki i tutaj Państwo widzicie zestaw cały pełen kalek. Tak, to są wszystkie kalki. Teraz mogę oczywiście odwrócić. Wszystkie mam aktywne, więc jeżeli odwrócę widoczność kalek, to jest ta ikona, to Państwo zobaczycie... Przepraszam, tutaj z jakichś przyczyn to może tak, ja odznaczę moją architekturę ściany. Aha, no bo jak mam wszystkie, to nie chcę, więc odznaczę widoczność. Coś się zablokowało. Prawdopodobnie jestem w funkcji. Aha, byłem w funkcji, przepraszam, dlatego jak wyjdę teraz, odwrócenie widoczności też mi się udało. Tutaj meble i tak dalej trafiły na, są widoczne. Ja zaraz zobaczę, która kalka tutaj standard. Ona jest na czerwono. Pozostałe są wyłączone. I teraz, proszę Państwa, mam taką możliwość. Tutaj no niestety statusu tej kalki nie mogę wyłączyć, ponieważ znajdują się na niej aktywne elementy. Musiałbym w tym celu je wyłączyć, więc może tutaj wyłączę opisy i meble to by były. I domyślam się, że w schodach też. Jak Państwo widzicie, słupki trafiły na którąś z kalek. Zatem zostawię sobie ściany jako aktywne. Wszystkie elementy zniknęły. Dobrze. I teraz, gdy już sobie uporządkowałem, wyczyściłem to, mogę zaznaczyć na przykład, które ściany bym chciał, żeby były widoczne. Przechodzę do architektury. Tutaj jest architektura. Architektura ściany. Sice. I ona jest widoczna, ta kalka. No i teraz mogę zrobić tutaj zapisz jako ulubiony. Tutaj wybieram ścianę. Ja już miałem zdefiniowaną dokładnie taką nazwę, więc wybrałem ją. Państwo musielibyście tutaj wpisać na przykład ściana. I robię teraz zapisz. Tak, ja chcę ją zastąpić. I teraz wyłączę, przywrócę i teraz, proszę Państwa, mam włączone tutaj wszystkie. I tak mogę to zrobić ze stropami, izolacją termiczną, ściany działowe, meble. Wszystkie kalki, które tutaj się znajdują, mogę włączyć bądź wyłączyć. Ja stosowałem to narzędzie tutaj, żeby za jednym zamachem wszystkie kalki wyłączyć. Można to też robić poprzez zaznaczanie z klawiszem Shift i później kliknięcie na
żółty przycisk i wtedy one stają się nieaktywne, więc można sobie w ten sposób tutaj skonfigurować kalki, a następnie, gdy oglądam coś takiego, na przykład chciałbym sprawdzić, czy wszystkie ściany nośne zostały dobrze zdefiniowane, albo chciałbym zobaczyć, jakie elementy żelbetowe znajdują się w moim obiekcie, to wtedy wystarczy sobie wczytać moją kalkę ulubioną, wybieram ściany, otwórz i pojawiają się tylko widoczne te kalki, na których to się znajduje. Czyli, proszę Państwa, kalki to jest doprecyzowanie. Jeżeli teraz wyłączę jakąś warstwę, na przykład parter, no to parter mi zniknie, ale będę nadal widział tylko moje ściany, a nie izolację, tak? Bo izolacja znajduje się na innej warstwie. No i teraz oczywiście mogę tutaj to wyłączyć i odwrócić całość i wtedy będę miał znowu widoczne wszystkie kalki. Można sobie tych faworytów, czy te ulubione zestawienia, tak, skonfigurować i proszę zobaczyć, jak ja wybieram zapisz, to on się znajduje w ulubione biuro. To znaczy to jest konfiguracja dla wszystkich projektów, a nie jest tak jak to w przypadku niektórych rzeczy, że jest to dla danego projektu skonfigurowane, tylko z klucza znajduje się to w ulubione biuro. Tutaj możemy podpatrzeć, jaka jest ta ścieżka cała dostępu, więc jest to w ulubione biuro, standard i tam, gdzie znajdują się moje projekty. No, proszę Państwa, jeżeli chodzi o konfigurowanie kalek i zarządzanie tymi kalkami, to by było wszystko. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Tutaj możemy sobie skonfigurować widoki ulubione, wtedy mamy bezpośredni dostęp do nich. I tutaj w tych ulubionych widokach też możemy ulubione projekty. Jak je zapiszemy, to tutaj zobaczymy, jakie są ustawienia. I w tych ustawieniach, proszę zobaczyć, są też kalki zdefiniowane. Czyli gdy już utworzylibyśmy sobie taki zestaw kalek, on by był w danym momencie aktywny i byśmy stworzyli sobie tutaj taki ulubiony widok, to wtedy byśmy mogli z niego korzystać. Wersja niemiecka ma to już wstępnie zdefiniowane w sobie. Polska niestety tym nie dysponuje. Możecie Państwo to obejrzeć w filmie tutorial Quick Start przedstawiony przez firmę Alplan. Jest to część bodajże 8, gdzie jest to wykorzystane i pokazane. Serdecznie Państwu dziękuję. Do widzenia. Pozdrawiam.